Siemanko, witam Was serdecznie po 4 latach, chyba nawet ponad. Dzień z życia Kękiego, pokażę Wam jak mi się tutaj żyje, bo trochę się pozmieniało. Mieszkam teraz we Wrześni częściowo w Radomiu, a dzisiaj jesteśmy we Wrześni. Widzieliśmy się chyba, ponad 4 lata temu ostatni był, 30 kilo temu. Także jeżeli ktoś mnie widzi tylko na tych vlogach, to może mieć. Ludzie lubią skrajne rzeczy, to już dawno nie ja. Nie zamierzam też szokować, by rozrywkę im dać. Pijemy kawę. Swoje nie pasuje, to pa. I lecimy. Mam trochę obowiązków na egzaltacji wszystkim. Zaczycie ciężko pracuje. Gdy co drugi wrzeszczy piszczy, z dala od chaosu, gdzie nie można zebrać myśli. Robię rap. Nawet trawę mam specjalnie, może nie specjalnie, ale 3 dni temu mi z rolki rozwinęli. Musiałem posprzątać trochę, to dzisiaj będziemy to wywozić najpierw. To jest Wielkopolska, tu jest porządek. Tu się segreguje odpady i wszystko ma swoje miejsce. O Jezus. Wrzucić za złotówkę i wykorzystać 10 groszy? Swag. A deska gdzie? Tutaj? Dobra. A jeszcze teraz mam tak trochę trawy i ziemię. To do bio? Dobra. Tylko worki stamtąd wyrzucić i worki do plastików, tak? Aha. Padł mi worek, wyjmę, dobra? Dziwnie się czuję taki nieogolony, ale dopiero na 14 mamy barbera, więc po prostu będzie część materiału nieogolona i broda niezrobiona. Dziad, ale akurat w pracy jestem. Po roboczemu. Po roboczemu. Się robiło na budowa. Kurde, mogłem 3 kupić. Nie, już nie będziemy jeździć. Kurde, bo moje ręce płynę, zaraz płynę. Wiedziałem, że gdzieś tu jest mydło i to nie było to. To pokazuje, jak bardzo jestem zorientowany w tej części mieszkania. Tutaj to małżonka chyba sobie nie życzy, żeby było pokazywane, bo wiesz, o zobacz, tutaj na przykład jakąś mąką czy coś, no to nie może przecież tak być pokazane. To jest, wiesz. 2-daniowy lunch kosztuje 26 zł. Przy czym nie mówię tego, że po prostu to jest jak gdyby główny powód. Zobaczycie, we Wrześni za 26 zł w jakim miejscu i jaki lunch jecie dwudaniowy. Naprawdę jest chyba pałac, zobaczcie jak bielutko pięknie zrobiony. Także 26 zł lunch w pałacu. Sporo widział i jedyny znał marzenia i sny. Scena była gdzieś za kablem od neta. Spoko ciuchy, dobre klipy, takie bity, że rapować nie trzeba. No tak zawsze robię, że... Nie, wiesz co? Nie, bo nie zawsze mam ten, zawsze jem drugie, bo zupę później łatwiej odgrzeć w domu. Taki mam zwyczaj. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że jak tu przechodziłem to i zawsze mówiłem kawę z mlekiem, to się okazało po paru miesiącach, że w zależności od tego, kto był za barem, to dostawałem co innego. Bo jedni kawę z mlekiem mówili, że to jest latte, drugi, że cappuccino, a trzeci, że americano z mlekiem. A ja się, po paru miesiącach dopiero się spostrzegłem, że piję w ogóle co innego. Mam sportowy ten
10 kg na płaski dało mi. Jak do wyciskania. A wy jaki macie rekord na płaski? Tak nie, na rekordy teraz się tak nie robię. Ja ostatnio 110 próbowałem, zaraz po tym jak stówę wziąłem. Gość mi trzymał tak, bo zawahałem się, w sensie tak, że przy przełączaniu tak mi trzymał. I podniosłem sam, ale mówię, no nie, dotknąłem rękami, więc się nie liczy, więc jeszcze poczekamy. Nie, to tak naprawdę nic ci nie pomógł. No, bo on mówi, że nie pomógł, ale no, nie jest takie czyste, musi być czyste, żeby się liczyło. Następnym razem. Się pochwalę. Ale bardziej, że ja ćwiczę dwa razy w tygodniu tylko, to ja robię po jednym ćwiczeniu na każdą serię, na każdą partię. Więc ja nie mam jakichś mega przyrostów, tak, bo z racji tego, że chodzę rzadko, no to nie mogę sobie pozwolić, żebym po prostu zrobił klatkę, bo następną zrobię za półtora tygodnia, no to bez sensu, nie? Dziękuję bardzo. Cukru nie trzeba. Nie widać, ale na diecie. Jak na szkoleniu mówiliście, że jestem klient zdecydowany, nieproblemowy, tak? Nie, ale jak przychodzę, ja po prostu wiem, co chcę. Dzięki. Mam taki kawałek, Wszystko pięknie z pierwszej płyty. I tam jest taki, o tym jak ja sobie marzyłem, jak będzie mój idealny dzień wyglądał, że ja wstanę rano, pójdę do fryzjera, usiądę na ławeczce, przeczytam gazetę, coś tam zrobię. I zjem gdzieś, później znowu zjem. I ja teraz mam takie życie, tylko że tam było to, że jestem sam, a nie jestem. No i że co przystanek, tam była seta. I to myślę, że to był chyba główny powód, dlaczego reszta się nie spełniała. Że to się nie łączy. Za dużo przystanków. Że to się nie łączy po prostu. Ale reszta, wiesz, jest w porządku. Normalnie bym grał w minionki, ale dostałem info, że mój kawałek, który wydałem ostatnio, gdy przyjdzie czas, teraz dostał dzisiaj tą okładkę playlisty na Spotify'u. Widzisz? Takie rzeczy. Playlista się nazywa... Czekaj. 100% hip-hop. Patrz. Udostępniamy playlistę. Piszemy dzięki Spotify. You also, jesteś subcia. CPO, DeFi Poland, PSR. Takie rzeczy. I jeszcze Baszesz oznacza, niech ma. Jezu, to ona ogarnia. Czekajcie. Proszę zobaczyć. Nie wiem, do której kamery. Dzień dobry, cześć. W czasie, jak jeszcze zabór był pruski, to kazali im się uczyć, wiadomo, po niemiecku, ale też religię i modlitwę po niemiecku odmawiać. I oni tam strajkowali, ich rodzice strajkowali, później tam kary były straszne. No i to był taki strajk. I na podstawie którego zresztą też chyba zainspirowana tym Maria Konopska pisała Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, rotę. Nie wiem, czy bezpośrednio po tym. W każdym razie tutaj jest pomnik Konopnickiej. No ona nie jest z Rzeszni ani... Więc na pewno chyba to ma związek. No i co? Zabawna historia to jest taka, że ja jeszcze w 2011 roku miałem taki kawałek, co się nazywa Iskra. I tam nawinąłem, jak masz postąpić, dzieciak pokazuje września. I tak się los złożył, że po prostu wylądowałem we Wrześni. A takich miast jak Września jest w Polsce pewnie kilkadziesiąt, kilkaset, a akurat o Wrześni powiedziałem. Więc jest w tym jakieś przeznaczenie. To wyszło na płycie z 13, ale ja to nawinąłem w 11. I dopiero, no jak było na YouTubie najpierw, więc jest jakiś, wiesz, śmiało, no co, no przecież elegancki pan, to, no, nawet nam ten ulepszysz kadr. Już nagrałeś, to już znałeś się z Martą, tak? Nie, o to chodzi, że ja nie miałem, to było przed pierwszą, no to było na pierwszej płycie, ale to nagrałem jako nielegal w 2011 i on był na YouTubie wrzucony, więc ja się nie znałem z Martą, nie wiedziałem nic o Wrześni za wyjątkiem tego, i po prostu tak nawinąłem, a później poznałem i wylądowałem we Wrześni. Wiesz, jaka jest szansa? Żadnego innego miasta tak nie poruszałem konkretnie tego. Wiesz, akurat Wrześni i akurat tu jestem. No, przeznaczenie? Czy...
Dzięki. Zdecydowanie przeznaczenie. Przeznaczenie. No było, no. Mogłem powiedzieć, jak masz postąpić dzieciak, pokazuje Nowy Jork. Manhattan. I bym teraz był w Nowym Jorku. Kurwa. No widzisz? Człowiek tak sobie... Gówno mam profetyczne. Tak, bo ty nigdy nie wiesz, no. Żałować, lecz to będzie na próżno. Żałuję tego. Piszę do siebie bardzo długi list. Nadzieją w sercu, że tym razem... Strajkiem dzieci wrzesińskich. I tutaj są jakieś takie, wiesz... Część to są jej cytaty, a część to są jakieś tam było, że to z martwych stała Polska dzięki niej i tak dalej. I to jest charakterystyczne dla Wielkopolski. Kto dla braci pracuje, ma moc za miliony. W Radomiu, albo im bardziej na wschód, to by było, kto krew przelewa, gardła podcina wrogom, ten błogosławiony będzie. A tutaj trzeba pracować spokojnie. Wielkopolska. Cokolwiek czynimy, czyń mi tak, by przyszłość rosła z pracy. Polska to pion nasz. I nasz znak, budujmy dom rodacy. Czyli po prostu praca u podstaw, to co się uczyliśmy w szkole, pozytywizm, Wielkopolska. Trzeba pracować. Ja bym napisał, jak wyrżniesz szablą wszystkich wrogów, na ich krwi dom Polski powstanie, a tutaj pracuj. Nie jest to reklama sponsorowana, nic za to nie dostaję, po prostu lubię to miejsce, więc postanowiłem wspomóc lokalny biznes dobrym słowem. Tym bardziej, że zarówno to, czy jak siłka, do której pójdziemy, czy do fryzjera, gdzie chodzę, do barbera, to wszystko to są lokalne ten interesy ludzi stąd. Nie wiem jak mam wytłumaczyć, ciągle musisz być tu. Cały świat ciekawi, a ja trzymam cię tak blisko. Staram się być optymistą, choć to nie. Wieczna chwała bohaterskim dzieciom wrzesińskim, które w tym budynku walczyły w latach 1901-1902 o język ojczysty, kontynuując chlubne tradycje narodowe swych ojców. Więc tutaj była szkoła, teraz jest tu muzeum dzieci wrzesińskich. Września leży nad Wrześnicą, która płynie nieopodal Muzeum Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. No a tutaj to już old schoolik, nie? Ale ta Wrześnica cała jest pięknie zrobiona. To by trzeba było naprawdę to przejść spacerkiem się. Nie damy rady tyle. Znaczy damy radę, ale mi się nie chce. I ona jest uregulowana tak w miarę na całej długości tutaj. Więc jest, tam osiedle budują, też będą ładne widoki. Tu kiedyś stał tonsil. Oni robili, odpowiadali za sprzęt muzyczny w PRL-u. Bardzo znana firma. Ona tam przychodzi. Cały czas płynie, przechodzi przez park, tam jest park Piłsudskiego, pięknie tam jest. A później płynie tu, tam dalej jest galeria i płynie dalej i przechodzi przez drugi park koło amfiteatru, który później zobaczymy. Bo 18 czerwca we Wrzesińskim Amfiteatrze wspaniały koncert, można powiedzieć mini festiwal, który współorganizuje świetna firma Baszesz. Zagrają dla Państwa Paluch, Malik, Kękę, Jeden. Musicie tam być. Później Wam jeszcze pokażę plakat. My nie czekamy, działamy, rzeźbimy z tego co mamy. Każdy tu z pustego gara kucharzem. Już wiele razy oni czekają na co? Manne kasze, marne szanse. Nic nie skapnie, czegoś nie masz, to dostań. Coś nie służy, to odstaw. Jak ktoś knuje, to go zostaw. Coś zepsułeś, to no, rozumiem, idziecie teraz do Cuba robić gałę. Jezus Maria! To możesz też tak nagrywać? Bo jak ten, jak ćwiczyłem na siłce zawsze w Radomiu, to ona się mówiło, że się robi, jak się robiło klatę biceps, to się robiło klatę i gałę, nie? I jak tutaj przyjechałem i mówiłem Marcie, mówię, a idę z kolegą robić gałę na siłce. A tutaj robić gałę to nie oznacza robić biceps. Więc jak się z kolegą idzie robić gałę, to nie brzmi za dobrze. No nie.
A wy jak tam razem ćwiczycie? Robicie czasem razem? Często robimy gałę. Często robicie gałę? Zawsze przy weekendzie robię gałę, wiesz. Może być. Pachnie jak mój ojciec 30 lat temu. Poleną. Wrócą wspomnienia. Poleną i tymi brutalem, czy jakimś mylą. A brutal jeszcze istnieje. Brutale mam go przymysłowką. Koło będzie brutalem. Jeszcze w czasach, gdy perfumy musiały tak mocne, żeby nie było coś czuć łudy. Głupy ten. Ale znaczy, jeszcze został ten perfum. No bo to wraca. Ale to wiesz, to wraca tak jak nie wiem, klapki kuboty kiedyś były, a teraz to są, wiesz, retro. Fresh. Ale za to jest słodszy. Wiesz, to ma być i balsam dać bazylii. No to poproszę, bo ja to jestem taki słodki. Bardzo ładny. Ale cukierków na siebie nie bierzesz? Nie, nie biorę. Nie jem słodyczy od czerwca. Jedla? No, znaczy no... Od którego czerwca? Od tamtego, no rok czasu prawie. No nie widać, ale... Nie schudłem, ale nie przytyłem. O, tak ładnie. Jakbym jeszcze słodycze jadł, to bym po prostu tutaj się turlał. Okej. Ale że tak zapytam z innej beczki po ostatnim poście, to pewnie miałeś bardzo dużo wiadomości, co? O czym? O tym, że przerwę sobie robię? No. Takich no, znaczy ludzie to tam odebrali, to nie wiem dlaczego, że jakby to tam jakiś świat się zawalał, chociaż ja pisałem, że tam nic się nie dzieje w związku z tym, tylko po prostu stwierdzam fakty, bo mnie ludzie pytali, a co stracą na jesień, a co z tym, więc jakbym im powiedział na jesień, że nie, no to już wolałem wcześniej otwarcie, no po prostu, no. Ale no faktycznie dostałem sporo takich, trzymaj się, ja mówię, kurwa, wszystko dobrze, jesteśmy z tobą, ja mówię, okej, ale co będziecie ze mną robić, jakbym wyspał. Nie, ale tak miło. Pięknie, tak, cudownie, to jest nie zawsze. Co robisz naprawdę, zostawia ślady tak jak śmiech i łzy. Od 2 lat żadnych zdjęć w moich ciuchach nie robię, bo miałem za małą rozmiarówkę, znaczy rozmiarówka była dobra, ja jestem za duży i teraz dopiero mi przyjdą, więc jak wyjdzie ten filmik, to pewnie już będą www.takierzeczy.com, klasyczne wzory w nowej, większej rozmiarówce, sprawdzajcie rozmiary, piękne, ilość oczywiście ograniczona, także kto pierwszy, ten lepszy. No, tyle chciałem powiedzieć. Jedziemy teraz, pokażę wam na siłkę, gdzie chodzę, nie będziemy ćwiczyć, ale pokażę wam, bo to jest fajne miejsce, plus zostawię plakat u nich, może będą mogli gdzieś powiesić, plakat koncertu w końcu zobaczycie też. Pierwsza edycja, jak się uda, będą kolejne, zapraszamy serdecznie, chodźcie, tu chodzę na siłkę, dwupiętrowa, wszystko jest. Chodzę też czasem w drugie miejsce, ale jednak tutaj częściej ostatnio. Zobacz, jaki anioł. O! Zrobicie anioła? Ale to bez tego, to jak będę wracał. Zgodnie z zapowiedzią, można panią pokazać. Słuchaj, jeżeli dacie radę, no, to poproś Piotrka, dobra? No. Jak nie da radę, dobra? Jak da radę? Da radę. Dobrze. A ekspres zrobił? No. To mogę prosić? Oczywiście. Jak pięknie, zdałem wam to, jak mam dać radę. Ekspres nawet zrobili, podobno był w kartonie przez 2-3 miesiące, właśnie. Przez 2-3 miesiące był w kartonie i specjalnie po moich prośbach udało się. I będę miał kawkę pyszną, możecie sobie usiąść tamten, zrobić, ja zaraz podejdę. Patrzcie, nawet kubki mają was. Nie robimy reklamy klubu, ale musicie mi wierzyć na słowo. I to chciałbym powiedzieć na filmie, że jest tu wszystko, 2 piętra. I tak jak już mówiłem, lokalny biznes, Wielkopolska szkoła. Kurwa, tutaj wszystko jest lokalne. Ale no przyznasz, że jak na miasto 30 tysięcy, no to jest nieźle, nie? No widzisz. Najlepsza kawa wśród siłowni i trochę sprzętu też mają. 2 piętra. Nie, nie będę pokazywał, ale zajebiście.
Któryś rok nie gadam z kumplem, nawet nie wiem co słychać. On ma numer, ja mam jego, ale jakoś jest cisza. Pewnie jak go kiedy spotkam się normalnie przywitam. Póki co to nam relacja usycha. Tam jest ścisk. Bardzo dobre burgery mają. Ale no już nie będziemy wszystkiego reklamować, idziemy dalej. Siemasz. Chodź, pokażę wam amfiteatr, gdzie będę grał. I ogólnie ten park, bo go nie obejrzeliśmy dobrze. Także wszystko jest. Tak się urządziłem. Cześć synku, dzwoniłeś, co tam? Nie, nie dzwoniłem. Ale jakiś czas temu, z godzinkę temu, ja nie mogłem wtedy odebrać. Jesteś już na miejscu w Krakowie? Tak. W hotelu jesteś? Nie, niedługo będę. Aha. A, czyli jeszcze jedziecie, tak? Nie. No to ja się pytam, gdzie? Byliśmy na próbie. Aha, super. I wszystko w porządku u ciebie? Tak, tak, tak. No dobrze. To może zostawić. Mój syn rozmawia przez telefon tak jak ja rozmawiam. Dobra, Lara. Nawet Lara nie powiedział. A dostał teraz taki zegarek, gdzie ma numery do mamy, taty i gdzie my możemy też do niego dzwonić. Też może SOS nacisnąć. I po prostu i dzwonił do mnie. I teraz ja go dzwoniam i on tak, a tak, dobra, no pa. Chodzi tutaj. To ja. It's me. Tam będą ludzie i będę tak tutaj, stąd będę. Mogę na sucho coś nawinąć. Świetnie się bawiłem. Naprawdę, czuję się tu jak w domu. Prawie. Ha, kurwa. W każdym razie w tym amfiteatrze, nie wiem czy znacie, jak chyba w 95 Kwaśniewski startował na prezydenta, miał taką piosenkę ole ole, tylko ole ole, na prezydenta tylko ty. I on tak tańczy tam. To jest tutaj kręcone, bo we wrześniu przez wiele lat były prawybory, więc tutaj były, wiesz, jak gdyby sądowane, kto wygra, jakie ma szanse. Nie wiem, czy teraz w ogóle już chyba nie ma tej instytucji. W każdym razie prawybory były we wrześniu, więc to ole ole jest na wrześnińskim amfiteatrze. Więc jak sobie wpiszecie w YouTube ten kawałek, to jest właśnie tutaj. Marta jak to ogląda, mówi, o tego znam, Boże. Tylko zwyczajnie dzień dobry, mam spory problem. Plus parę kwestii, o których wam chcę powiedzieć. Jak to wszystko wyplułem, w jednej chwili poczułem, że nie ma co grać komedii i tak jest lepiej. W Radomiu też mieliśmy wielkie tereny, na przykład, nie wiem, zakładów metalowych. No wielkie były, nie? Na tytoniówka czy tak dalej, no ale no to jednak to jest takie rozległe. Tutaj jeszcze jakieś podhale. Nie pod hale jak ta kraina, tylko że hale inne, no mniejsze. Zobacz, to wszystko to wielkie, to jest jedno obrzydzenie, no tutaj. Tam. I oni tutaj nawet, nie wiem czy tak było, czy nie było, znaczy czy to oficjalnie, czy nieoficjalnie, ale straż pożarna jest przeniesiona ze starego miejsca tutaj na wyjazdówkę, żeby w razie czego mieli blisko. Nie wiem, czy to był warunek ich, żeby tu się postawili, czy nie, w każdym razie tak jest, że żeby było blisko, to jest, wiesz, no ogromne. No nie wiem, czy to jest cały czas ich część, ale widzisz tutaj po lewej, po prawej, wszędzie wszystko to jest podwykonawców pełno, no bo to jest nie tylko, wiesz, że składają auta, ale musi ktoś na przykład jakieś tam robić podzespoły, tutaj tak samo, nie? Widać. Jedziemy na najdłuższą ławkę, choć jak już powtarzałem parokrotnie, nie wiem, czy ona jest najdłuższa w Polsce. Chciałoby się powiedzieć, jeżeli mój sprzęt się tam zmieści, to jest najdłuższa w Polsce. Kurwa, ale człowiek jest głupi, kurwa. 40 na kargo, no musiałem. Także może nie w Polsce, ale najdłuższa we wrześni. 105 metrów ławka. No to jak oni mówią, że 50 osób będzie mogło wypoczywać na 100-metrowej ławce, to by każda osoba musiała 2 metry zajmować, tu się położyła. Przecież ja tu siedzę, no nawet licząc, że ja zajmuję pół metra, jakbym tak usiadł, no nawet, no licząc 60 cm, to 105 na 60 to i tak wychodzi jakoś, chyba weź to policz,
60 to będzie tak, 100 osób to będzie 60 metrów i jeszcze tutaj 40, no to tutaj 60, no to 170 osób mi wychodzi. 170 mniej więcej osób, no to oni 50 mówią wypoczywać, chyba że leżeć. Albo po prostu, nie wiem, się będą z końcówkami stykać. W każdym razie ławka 100 metrów. Masz taką? Masz taką ławkę u siebie? Taką ławkę masz? Choćby dla tej ławki warto by było się tu przeprowadzić. Ale by spał na niej. Bym miał tak zwaną strefę zimową, strefę letnią, strefę wiosenną, strefę spa, wszystko. Tam jest zalew Lipówka wielki, tam jest też taki stary kościół na Lipówce. Nie wiem, tam jest, ono jest. I tutaj można sobie rowerową ścieżką przejechać na tak zwane obkoło. Ten tędyk. No i tyle. I co wam więcej mogę powiedzieć? Pojedziemy jeszcze do domu, usiądę sobie, kawę zrobię. I kurwa, no tyle, no. Nie będę grał na playu, ale mam takiego playa z kierownicą. No jeszcze nie odblokowałem fajnych fur. Chyba was średnio obchodzi jak, kurwa, Renault Clio. Spierdalam. 130. Stary dziad, no nawet tam ma blokady, kurwa. Wielkopolska, no nie możesz, nawet na torze nie możesz prędkości przegrać. Pasy zapnij. Ciężko mi siebie oglądać samego, rzadziej mnie widać przez to. Nie chcę siebie słuchać, wokal te swój uwielbiałem, dziś mi piszczy w uszach. Patrzę w lustro, lata lecą, pora mówić nara. Coś się kończy, coś zaczyna, naturalna sprawa. Pokazałem wam takie miejsca ładniejsze z Wrześni, pewnie nie wszystkie. Chyba nawet Wrześni reklamowałem niż siebie samego. Nie mam za bardzo co siebie reklamować teraz póki co. Koncerty jakie są to widzicie, tam do końca sierpnia gramy. Żaden nowy album się nie szykuje. Odzież może będzie na stronie, także z chęcią zapraszam jeszcze raz na www.takierzeczy.com. Kasety jeszcze wyjdą, ale no to kasety to jak wyjdą, to pewnie zaraz ich nie będzie, więc to nie za bardzo jest co reklamować. Żyje mi się dobrze, u mnie wszystko w porządku. Więc ludzie, którzy mi pisali, o Kęki, co tam z tobą, że nie piszesz, no to nie jest tak, że coś złego się dzieje, wszystko gra, może wróci to. No i co, a jak nie, to będę jeździł po Wrześni na kawki tu w kółko. No co, zapraszam wszystkich do przeprowadzki do Wrześni. Co mogę więcej powiedzieć? Jeszcze podleję trawę, bo już słońce zaszło. Będziecie widzieli takie zakończenie, jak przy zachodzącym słońcu, jak ciężko pracuję. Tak naprawdę jest 16:40, a ja po prostu już jestem jak stary emeryt, spać chcę. Więc chyba trzeba będzie spać zaraz. Podleję trawę, żeby już mieć wieczorem w głowie. Położę się spać, wstanę o 19, może zamówię coś do jedzenia i to do Warszawy. Lata lecą, pora mówić nara. Coś się kończy, coś zaczyna, naturalna sprawa. Może jeszcze jedna płyta, więcej już nie nada. Chyba że mi się odmieni, no bo tak się zdarza. Patrzę w lustro, lata lecą, pora mówić nara. Coś się kończy, coś zaczyna, naturalna sprawa. Może jeszcze jedna płyta, więcej już nie nada. Chyba że mi się odmieni.